Was w kolejnym epizodzie. Mamy już zimno w Nowym Jorku, 8 stopni. Ja mam na sobie długą kurtkę, także tutaj warto mieć coś takiego długiego, jakiś długi płaszcz. No i za niedługo zaczną się czapki, szaliki, rękawiczki. Dzisiaj mam dla Was taki trochę ciekawy vlog. Opowiem Wam, jak się w końcu zakończyło z moją licencją oraz chciałam Wam trochę więcej już pokazywać tego Nowego Jorku. I właśnie wybieram się na Rockefeller Center, wybieram się pokazać Wam choinkę trochę świątecznego Nowego Jorku, żeby wprowadzić ten świąteczny klimat do mojego kanału. Zobaczcie, jakie tu są piękne wypieki nowojorskie. O wow, jakieś ciasteczka. Tutaj mamy kolejną piekarnię na Manhattanie, nazywa się Oli Steen, tak mi się, Oli and Steen. Także jak ktoś Wam mówi, że w Ameryce są tylko niedobre chleby, pieczywo, to się kompletnie myli, bo uwierzcie mi, że piekarnie na Manhattanie są genialne. Jak widzicie, tutaj są piękne wypieki. Nawet nie wiem, co to są za ciastka, ale aż zgłodniałam. Tutaj mamy drożdżówki. Chlebuś jakiś też, właśnie taki tutaj pewnie jest pszenny albo żytni. W sumie nie znam się, ale tak chciałam Wam udowodnić, że naprawdę jeżeli chodzi o pieczywo, to na Manhattanie możecie znaleźć wspaniałe piekarnie, jedzenie i nie tylko. Tutaj mamy jeszcze też chyba drożdżówkę. Święta w Nowym Jorku bez Starbucksa. Muszę się wybrać do Starbucksa, ale chciałam pokazać, zobaczcie sobie, jakie tutaj są piękne dekoracje. Nie wiem dokładnie, co to jest, ale fajne choinki są w środku. Dobra, idziemy do Starbucksa, idzie się ze mną. Wzięłam sobie peppermint mocha, bardzo dobra kawa. O, tutaj też muszę Wam coś pokazać. O, jakieś drzewa, nie wiem, co to jest. Okej, okay, więc cały czas się wybieram na Rockefeller Center i przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że zdałam licencję w Nowym Jorku, zdałam licencję w New Jersey. Nie mogę się doczekać, jak kupię nową kamerę i będę nagrywała więcej kontentu na mój kanał, bo mam w planie... Mam w planie dobry content na 2022, tylko teraz byłam taka zajęta, powiem Wam, cały czas się uczyłam. To było chyba najbardziej intensywne 3 miesiące w moim życiu, bo oprócz tego, że zrobiłam dwie szkoły, to jeszcze dodatkowo zrobiłam różne kursy. Nie wiem, czy będziecie kojarzyli Ryana Serhanta, ale jestem bardzo nim zainspirowana i tak naprawdę od początku mnie to zainspirowało do działania. Jak pracowałam na Manhattanie jako sprzedawca i właśnie stwierdziłam, że mogę dobre pieniądze mieć w nieruchomościach, ale i tak planuję iść na studia, więc czy to będzie to, co będę robiła przez całe życie, tego nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że wybrałam gdzieś dobry kierunek. Właśnie przechodzę przez Times Square. Wam nie cierpię Times Square, jest chyba najgorsze, co może być. Po prostu masakra, nie lubię. Tutaj możecie sobie zobaczyć, to jest telewizja ABC. I to jest oczywiście na żywo z Times Square. Tutaj są kamery, które kamerują ludzi. Oczywiście my nie widzimy, co jest w środku, ale te kamery kamerują nas i pokazuje, jak to wygląda podczas nagrywania programu na żywo, czyli to jest Good Morning America. Ja właśnie w ogóle się chciała wybrać na taki poranny show. Może to być bardzo ciekawe, tylko trzeba naprawdę tam być wcześniej rano, chyba nawet o 5:00 i nie wolno mieć ze sobą telefonów. Tutaj właśnie jest nagrywane to show Good Morning America. Muszę sobie zobaczyć w tym miejscu. Może być bardzo ciekawe.
Ja dokładnie pamiętam w tamtym roku, jak przyjechałam z Florydy i byłam z koleżanką tutaj właśnie na Rockefeller Center. To było jeszcze podczas pandemii, no w zasadzie dalej mamy pandemię. O, właśnie chciałam wam pokazać, to jest genialny sklep. Jak chcecie kupić pamiątkę z Nowego Jorku, to słuchajcie, ten sklep jest genialny. Chciałabym tutaj wejść i coś nakamerować, ale nie jestem pewna, czy ja mogę w ogóle kamerować w środku, bo czasem nie wolno po prostu. Ale mają różne rzeczy. Bardzo fajne. No okej, idę na ten Rockefeller Center, bo miałam wam mówić, że oni zrobili w tamtym roku dystans, żeby ludzie zachowywali dystans od siebie. I powiem wam, z jednej strony to był dobry pomysł, ale summa summarum, to się z tego zrobił taki bałagan, że my musiałyśmy obchodzić całe te uliczki, żeby w ogóle tędy przejść. Bo oni taki jakiś bezsensowny dystans zrobili, że nie dało się w ogóle przejść i straszny bałagan był. Nie pamiętam dokładnie, jak to było dokładniej, ale była masakra. Także teraz cieszę się, że jestem tutaj we wtorek rano, bo też nie będzie dużo ludzi. Jak chcecie tutaj przyjść na choinkę, chcecie zobaczyć choinkę, jeżeli chodzi o Rockefeller Center, to pamiętajcie, że w weekend jest strasznie dużo ludzi i możecie sobie zobaczyć, że nawet pod Top of the Rock, pod tą wieżą, jest strasznie dużo turystów, także tutaj turyści są codziennie. Słuchajcie, kolejka aż do końca. Także chciałam wam pokazać tak na szybko trochę Nowego Jorku tą świąteczną porą, ale teraz uciekam już do katedry Świętego Patryka. Idę się pomodlić. Jak co roku zawsze tutaj jestem i idę na chwilę się pomodlić. Także trzymajcie się i do usłyszenia następnego. Pa, pa!